Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Zapraszam Was do obejrzenia drugiego odcinka o półkach na deski. Dzisiejsze prace rozpocząłem od obheblowania dolnych krawędzi desek, na których będą spoczywały deski. Teraz przycinam podstawy na właściwą długość 130 cm. Musiało idealnie trafić na wkręta. Deski skleiły się prawidłowo, nie można rozerwać tego nawet na cienkich paskach. Próbowałem, także jest w porządku, powinno trzymać. Pracowałem nad szablonem. Szablon wygląda cudownie. Najważniejsze, że działa. Sprawdziłem to wielokrotnie, po wielu próbach. W końcu udało się i mogę wykonywać wpusty o takich rozmiarach, jakie potrzebuję na moje poprzeczki. Szablon zapiera się o deskę, tak więc zawsze otwór mam ustawiony na właściwej pozycji. Otwór wykonany jest w taki sposób, aby był dopasowany do wielkości frezu i pierścienia, którego używam, prowadzącego. Szablon wystarczy przyłożyć do materiału, do końca. Tu mam znacznik, na jakiej długości ma być ustawiony. Ustawiam go na właściwej pozycji, mocuję całość, materiał, szablon, ściskami do stołu. Wszystko jest stabilnie i wtedy można ruszać do akcji z frezarką. Tak to wygląda, otwór dość prosty, tu jest tylko delikatna krawędź, którą się obrobi dłutem, ale większość pracy frezarka wykonała już za nas. Teraz do wykonania mam jeszcze około 10 takich otworów i możemy ruszać dalej. Aby całość wyglądała ładniej, postanowiłem podstawom nadać ciekawy kształt. W tym celu przygotowałem szablon z MDF-u trójki i odrysowałem jego wzór na obu końcach. Końce podstaw przyciąłem na żądany kształt wyżynarką. Aby wkręty mocujące podstawy do ściany nie odstawały, przygotowałem im gniazda o wielkości dostosowanej do klucza nasadowego 13. W związku z tym, że wiertło puszkowe pomimo oznaczenia środka uciekało na boki, pewnie ze względu na zastosowaną miękką sosnę, przygotowałem szablon, który znacznie ułatwiał mi wykonywanie otworów nawet w miejscach, gdzie wiertło już zniszczyło powierzchnię materiału. Udało mi się skończyć, zrobić wszystkie podstawy. Tak to wygląda. Chciałem jeszcze frezem przejechać krawędź, ale uznaję, że akurat to będzie ładniej wyglądało, gdy będzie na kwadratowo. Natomiast teraz, ze względu na to, że te otwory są zaokrąglone, przejadę krawędzie od tych podstaw, na których będą spoczywały deski, frezem na półokrągło. Te zakończenia, natomiast tutaj, gdzie będą spoczywały deski, już nie będę nic ścinał, tak aby swobodnie leżały, natomiast do końca obednę od spodu i od frontu. Elementy wyszlifowane, spasowane, ponumerowałem tak, aby każdy, mimo tego, że otwory są takie same, ale na pewno abym wiedział, że pasuje. Zaznaczyłem głębokość, do której powinno mi się udać wprowadzić ramię. Czas skleić. Przyjąłem tutaj zasadę, kto oszczędza, traci dwa razy i nie żałuje kleju. Chwila prawdy. Powinno być całe. Widać kreskę, że już
doszło do końca. Sprawdźmy kąt. Jest. Tak też. Perfekcyjnie. Otwory nie są tak idealne, jakbym chciał. Okazało się, że pierścień kopiujący, który miałem, odkręcał się i on powodował luzy, które tworzyły później te nierówności, które musiałem zbierać dłutem. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jakie wy macie pierścienie przy frezarkach, ale mój może być ustawiony w różnych pozycjach i tak naprawdę centruję go na oko, a dopóki nie skręciłem go naprawdę mocno, także myślałem, że zerwę gwint przy tych śrubach czwórkach, to on po kilku razach się luzował i właśnie dochodziło do wyrwań materiału, które później musiałem usuwać. Tak wygląda jedno ramię. Teraz zrobię jeszcze kolejne dwa w tej podstawie, a później kolejne cztery podstawy. Są tu minimalne przerwy. Delikatnie wprowadzę klej i dodam trocin ze szlifowania tych desek. To na pewno pomoże, uszczelni, a przede wszystkim nie będą widoczne połączenia. Wszystkie półki na deski od wielu dni są już skończone, tak więc klej wysechł solidnie. Dzisiaj przez pół dnia przekładałem zgromadzony materiał po to, abyśmy wspólnie zawiesili półki i sprawdzili ich wytrzymałość. Półki postanowiłem zamocować w ten sposób, aby spód tego pierwszej jakby kondygnacji wypadał na wysokości 180 cm, ponieważ ja mam 179 około. Tak więc mamy tutaj już zapas i do tego dochodzą 3 cm z podcięcia, które zapewnią mi dodatkowe bezpieczeństwo. Także mieszczę się w wysokich butach i nie ma problemu. Nie są to oczywiście szpilki, ale są to buty robocze, gdyby ktoś myślał. Pierwszą półkę przywiesiłem w ten sposób, że tu zaznaczyłem swój wzrost i względem tego przypasowałem spód, złapałem pion. Natomiast zastanawia was pewnie, w jaki sposób mocuję to do płyty OSB. Płyta OSB 12 mm na pewno nie wytrzymałaby dużego obciążenia. Dlatego już na etapie budowy tej ściany myślałem o tym, że będę chciał tutaj robić półki na deski. Dlatego co 50 cm zostawiłem miejsce, które z boków zblokowałem styropianem i podczas przykręcania płyty najpierw podłożyłem folię malarską, dopiero później przykręciłem pierwszy arkusz płyty, czyli dotąd 125 cm, a w utworzone kanały wlałem beton. I tak zrobiłem aż do samej góry. Tak więc mam za każdym słupem filar betonowy, do którego teraz kołkami rozporowymi 120 mm długości przykręcam te stojaki. Jeżeli zastanawia was wytrzymałość, ja już to sprawdziłem i jest ok. Specjalnie na tą okazję załapałem szczytową wagę 92 kg. Tak więc jeżeli to wytrzymało, to wytrzyma i deski. Teraz czas zamocować kolejne stojaki. Zamocuję je w ten sposób, że przeniosę wymiar w poziomie za pomocą poziomnicy. Natomiast w pionie mam wyznaczone miejsca co 50 cm, tam gdzie wypadają betonowe filary. Ponawiercam, przykręcam. Nie jest lekko. Jest ok. Czas na właściwe wkręty. Po złapaniu pionu w dwóch płaszczyznach wiertłem siódemką, tak gdzie w otworach, w których będą wkręty, po to, aby naznaczyć sobie miejsca do wierceń, wiertłem z widią, tak aby przewiercić beton, zrobić miejsce na kołek. W związku z tym, że część kołka trafi
w mój stojak i w płytę OSB, tak aby ta część rozpierająca była jak najbardziej rozparta przez wkręty, obcinam tą górę, dzięki czemu sięgnie ona samego końca rozpierania i będą miały naprawdę solidną siłę. Wkrętarka nie daje rady. Ok, te dwa są równo, już trzymają. Pozostały mi jeszcze trzy. Skończyłem mocowanie konstrukcji. Na dole jest 28 stopni, także możecie sobie wyobrazić, ile jest u góry. Wkradło się kilka błędów. Główny błąd to taki, że beton był niewłaściwie ustabilizowany, powiedzmy to, i lekko pouciekał na boki, dlatego stojaki nie są rozmieszczone idealnie co pół metra. Musiałem uciekać tam, gdzie jest beton, aby solidnie je zamocować. Natomiast najważniejsze jest chyba to, że skończyłem ten projekt. Bardzo wiele się przy nim nauczyłem i teraz będę miał więcej miejsca w mojej stolarni. Zachęcam Was do klikania lajków, pisania komentarzy, co sądzicie o tym projekcie. Zachęcam Was do oglądania moich innych realizacji. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Cześć! Właściwie chyba tu się zdrzemnę.